Witajcie. Witam wszystkich. Na początku chcieliśmy przeprosić za naszą przerwę, ale ostatni tydzień był dla nas dość ciężki, absorbujący i nie potrafiliśmy znaleźć chwili, aby cokolwiek nagrać. Nie mieliśmy nawet fizycznie możliwości stworzenia czegokolwiek. Na szczęście stres minął i wracamy z nowym tematem. Dzisiejszy podcast jest poniekąd odpowiedzią na prośby słuchaczy, którzy chcieliby poznać więcej szczegółów nas dotyczących. Poniekąd, bo postanowiliśmy opowiedzieć o naszych zainteresowaniach. Tych dużych, najważniejszych i tych mniejszych. Jakkolwiek by o nich powiedzieć, są nasze i prawdziwe. W odcinku o faktach z naszego życia postanowiliśmy przedstawić tylko te tematy, które się nie dublują. W przypadku hobby nie ma tego problemu, ponieważ jesteśmy pod tym względem zupełnie różni, co dało nam możliwość wymiany wrażeń, a nawet częściowego zainteresowania, o czym opowiem w dalszej części. Ten podcast ma przekazać wiele konkretnych faktów. Nie chcemy robić długiego wstępu i sztucznie przedłużać. Dlatego od razu przejdziemy do tematu. Moim największym zainteresowaniem jest fotografowanie. Odkryłam je, kiedy po ślubie kupiliśmy pierwszy aparat fotograficzny Canon z serii PowerShot. Na początku testowaliśmy sprzęt, co zrobieniem zdjęć nie miało dużo wspólnego. Nie ciekawiło mnie już machinalne naciskanie migawki i wstrykanie wszystkiego, co popadnie. Zauważyłam kilka ciekawych ujęć i doszłam do wniosku, że można by je uwiecznić na zdjęciach. Wyszły całkiem interesująco i tak postanowiłam wychwytywać momenty, w których widać jakąś treść. Najczęściej były to martwe natury, na przykład mój mąż. Nie no, żartowałam. Wkrótce fotografowałam z rozmysłem. Miałam coraz śmielsze pomysły i starałam się zrealizować je jak najlepiej. Poza tym robiłam też zdjęcia archiwalne nam i najbliższemu otoczeniu, co do dzisiaj stanowi zapis przeszłości. Z czasem kupiliśmy lustrzankę Pentax, co dawało mi więcej możliwości niż kompaktowy Canon. Zaczęłam uczyć się poprawnego kadrowania i odpowiedniego ustawienia aparatu. Doszłam do takiej wprawy, że potrafiłam coś z niczego, czyli wychwycić ciekawy kadr i to za pomocą na przykład komórki. Mateusz kupił mi kompletny podręcznik fotografowania, a później namówił mnie, żebym zamieszczała swoje prace na Instagramie. Moim największym zainteresowaniem są dwa tematy ex aequo: filmy i średniowiecze, o których już opowiadałem w podcaście 25 faktów o nas. Nie umiem powiedzieć, które jest ważniejsze, dlatego umieściłem je oba na pierwszym miejscu. Jedno i drugie towarzyszy mi niemal od początku i rosło we mnie wraz z moim rozwojem. To znaczy, w momencie, gdy dojrzewałem, to już wiedziałem, że te dwa zainteresowania będą ze mną do końca. Ja ogólnie lubię oglądać telewizję. A ponieważ jestem wzrokowcem, to obrazki animowane, czyli filmy, stanowiły dla mnie przekaz, który przemawiał do mnie najbardziej. Uwielbiam oglądać komedie, oczywiście śmieszne, nie komedie romantyczne. Interesuje mnie też fantastyka i film psychologiczny, albo połączenie obu. Muszę się pochwalić, że ja i Ewelina mamy w tym temacie wspólny motyw. Od wielu lat jeden z moich ulubionych aktorów jest Ryan Gosling. Moja żona z czasem też go polubiła. I wspólnie podziwialiśmy niejedną z jego ról. Jeśli chodzi o średniowiecze, to najbardziej interesują mnie walki na miecze. Te przedstawiane w filmach to są żarty w porównaniu z tym, co widziałem na oczy. Zresztą wiedza o tej epoce przeciętnego Polaka ogranicza się do bitwy pod Grunwaldem i filmu Waleczne Serce, czasami zwanego Braveheart. Oba elementy to karykatura średniowiecza. Z przyczyn technicznych, a dokładnie dlatego, że poruszam się na wózku inwalidzkim, mogę być tylko biednym obserwatorem walk na miecze. Poza nimi lubię też wiele innych tematów dotyczących średniowiecza. Od stroju, przez muzykę, aż do uzbrojenia. Kolejnym zainteresowaniem ważnym dla mnie jest muzyka. Moja przygoda z nią zaczęła się w dzieciństwie, kiedy przyglądałam się, jak tato gra na pianinie. W końcu sama próbowałam coś stworzyć, czasem graliśmy razem. Później dostałam w prezencie keyboard, na którym doskonaliłam muzykowanie. Jako nastolatka zakochałam się w moim ulubionym zespole Queen,
które z pewnością wielu naszych słuchaczy kojarzy. Stałam się prawdziwą fanką, co w tamtym okresie było zupełnie normalne. Jednak to nie był przelotny romans, bo do dzisiaj słucham piosenek tej grupy. Większość ludzi kojarzy ją z lat 80., kiedy zespół nagrywał piosenki popowe. Mnie natomiast od początku interesowały wykonania stworzone dekadę wcześniej. Większość tych utworów jest genialna, a przez radio i telewizję ignorowana, bo nie pasuje do stereotypowych wyobrażeń o Queen. Kiedy przedstawiłam Mateuszowi pierwsze piosenki zespołu, od razu zachwycił się co najmniej 5, a dodam, że nie jest jego fanem. Mniej więcej rok po rozpoczęciu fascynacji wspomnianą grupą, zaciekawiłam się muzyką poważną, a w szczególności Janem Sebastianem Bachem. Uważam go za najwybitniejszego kompozytora. Jego tokata i fuga, grana na organach oraz aria z trzeciej suity orkiestrowej de Dur zawsze budzą we mnie szczególne emocje. Słuchałam wiele jego dzieł. Zafascynowałam się również innymi muzykami, takimi jak Chopin, czy Mozart. Moje muzyczne zamiłowanie nie ograniczyłam tylko do słuchania. Potrafiłam grać ze słuchu na pianinie. Kiedy byłam na studiach, czasem chodziłam do sali muzycznej i w samotności odtwarzałam różne utwory. W tym temacie zgadzamy się oboje. Muzyka dla mnie jest również ważna. Nie jestem utalentowany i nigdy nie próbowałam nawet grać na żadnym instrumencie. Jako dygresję dodam, że ostatnio oglądam lekcje gry na perkusji, ale to tylko jest bierne oglądanie. I w zasadzie zawsze ograniczałem się tylko do słuchania, jednak tak często, że dzisiaj nie potrafię żyć bez muzyki. Kiedy byłem mały, moje wyobrażenie o klasyce było bardzo mgliste. Kompozytorów symfonicznych nazywałem znerwicowanymi Chopinami. W wieku 14 lat zafascynował mnie Poe, jak wielu nastolatków, i przez kilka kolejnych lat stawałem się fanem różnych wykonawców. Pamiętam, że po maturze nabrałem rozpędu i muzyczny worek otworzył się. Pokochałem znienawidzoną kiedyś muzykę poważną, a w szczególności Chopina. Przesłuchałem setki jego utworów i to nie raz. Rok później poznałem gatunek, który do dzisiaj jest moją fascynacją. Jazz. Nic nie może się z nim równać. To jedyny rodzaj muzyki, którego nie uczę się na pamięć. Słuchając go, nie interesuje mnie wykonawca ani tytuł. Jestem tylko ja i jazz. Potem przyszła kolejna chorały gregoriańskie, czyli kościelna muzyka choralna. W tak zwanym międzyczasie zachwyciłem się folkiem irlandzkim, i polubiłem utwory tworzone do filmów. Kolejne hobby, o którym już wspomniałam w odcinku o faktach, to koty. Uwielbiam je od bardzo dawna. Fascynuje mnie ich niezależność i niestandardowość. Mogłabym powiedzieć, że nie lubię kotów rasowych, ale to nieprawda. Najbardziej podobają mi się dachowce, jednak Maine Coony są według mnie najładniejsze i takie dostojne.
Koty towarzyszą mi przez całe życie. Od kiedy pamiętam, w moim rodzinnym domu zawsze był jakiś. Kiedy przeprowadziłam się do Wrocławia, to razem z Mateuszem wzięłam dwie kotki. Moim dużym zainteresowaniem artystycznym jest malarstwo. Od wczesnych lat dziecięcych ciekawiły mnie rysunki, szkice i obrazy olejne. Jako dziesięciolatek oglądałem w telewizji wielkie dzieła, które do dzisiaj wiszą w takich muzeach jak Louvre czy Ermitaż. Co ciekawe, zawsze interesowały mnie dzieła malarzy, którzy reprezentują zupełnie inne style. Salvadora Daliego, surrealisty z pierwszej połowy XX wieku, i Rembrandta, malarza barokowego. Kiedyś zaciekawiłam się tańcem na wózkach, do tego stopnia, że sama należałam do klubu tanecznego. Wzięłam udział w trzech konkursach, z czego jeden to Mistrzostwa Świata w Holandii, na którym zajęłam trzecie miejsce. Inne hobby, które towarzyszy mi od lat, dotyczy natury w szerokim znaczeniu. Ciekawią mnie różne zjawiska atmosferyczne, na przykład tornada, burze, chmury. Interesuje mnie także kosmos. Wiecie, że gdyby Księżyc przestał istnieć, dowiedzielibyśmy się o tym po jednej sekundzie, a gdyby słońce nagle zgasło, zauważylibyśmy to po 8 minutach i 32 sekundach. To świadczy o tym, że wiązka światła z kosmosu dociera do Ziemi ze znacznym opóźnieniem. O moim kolejnym zainteresowaniu już wspominałem w podcaście 25 faktów o nas. Są to komiksy. W swoim życiu przeczytałem setki komiksów w wersji papierowej i elektronicznej. Być może część słuchaczy lub widzów pamięta, że moją ulubioną pozycją jest Torgal, która opiera się na fantastyce i mitologii nordyckiej. Poza tym interesuję się teatrem, poezją, jak również zbieraniem sentencji, czyli myśli wielkich osób, które zostały kiedyś spisane. Na przykład takich. Karą dla kłamcy nie jest to, że nikt mu nie wierzy, ale fakt, że sam sobie nie wierzy. To już wszystko w dzisiejszym podcaście. Mamy nadzieję, że uzupełniliśmy chociaż trochę informacje związane z nami. Może spodobało się komuś i kogoś nimi zaskoczyliśmy. Zapraszamy na kolejny odcinek, który postaramy się zamieścić już niebawem. Jak zwykle przypominam o zbiórce dla mojego kuzyna Łukasza. Do usłyszenia. Trzymajcie Trzymajcie się. się.